Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiejszy dzień, pierwszy dzień w moim życiu, pierwszy dzień taty, 23 czerwca. Zaczynamy od zwiedzania Małego Horyzontu. Jesteśmy na drugim kempingu tego samego właściciela, kilkaset metrów dalej. Przyszliśmy sobie pozwiedzać, zobaczyć jak to wygląda i też Wam to pokażę. Jest dużo, dużo mniejsze to pole, ale równie sympatyczne. Jak widzieliście przed chwilą, byliśmy przy takim dużym polu namiotowym, tak naprawdę z pięknym widokiem na morze, a tutaj są takie parcele odgrodzone żywopłotem. Czyli takie miejscóweczki nadające trochę więcej prywatności i wygląda to naprawdę świetnie. Tutaj tych miejscówek jest 10, na następnym stanowisku, jakby takim zjeździe z uliczki, jest kolejne 10. Tam na placu z widokiem na morze, no to w zależności od tego, ile ludzi się zmieści, tyle się zmieści. Ale klimat jest identyczny, zachowany niemalże identyko po prostu. Jakbyśmy byli w tym samym miejscu. Tutaj mamy duży budynek sanitariatów, już nie będziemy tam wchodzić. Miejsca parkingowe. Dla aut, pewnie jak ktoś przyjeżdża sobie pod namiot, czy jakimś motorkiem, bo takie wyprawy też się tutaj zdarzają, z tego co zauważyłem. W tym miejscu mamy również takie pole bardziej namiotowe i przyczepy na wynajem. I tutaj takich przyczep jest chyba z 15 sztuk, jak nie ze 20 do wynajęcia. Już gotowych, takich stojących sobie stacjonarnie. Trochę starszych, pewnie zużytych, ale na takie rzeczy również znajdzie się odbiorca. Całkiem przyjemnie. Obstawiam, że kapkę taniej tutaj może być, chociaż niekoniecznie. No to nie jest takie pewne. Nie jest takie pewne. Wydaje mi się, że mogłoby być taniej, ale niekoniecznie tak jest. Nieważne. O, tutaj macie te przyczepy. A my idziemy dalej na spacerek z Miśkiem, czyli z synkiem. Pierwszy spacer z synem w pierwszy dzień ojca. Zaliczony. I tutaj również mamy plac zabaw i jakąś miejscóweczkę z kuchenkami i tak dalej, żeby sobie tutaj jakieś śniadanko i inne dobre rzeczy przygotować. Horyzont mały. A na spacerek wybraliśmy się na deptak Drefta w Chłapowie. Gdzie wyjdziemy sobie tutaj na klif i usiądziemy sobie z kaweczką, którą Zuzia właśnie zamawia. Wychodząc sobie za bariereczkę delikatnie na ścieżkę, można niebezpiecznie pospacerować po klifie. Oczywiście nie jest to tak odgrodzone, że chamsko przeskakujesz przez płot i tak dalej, tylko po prostu barierka taka bezpieczeństwa się kończy i tyle. Z tego miejsca, z tym pięknym widokiem, wszystkim ojcom chciałbym życzyć, abyście byli dumni ze swoich dzieci. To jest chyba najważniejsze, aby wasze dzieci były zdrowe i całe i szczęśliwe. I szczęśliwe. A tutaj można dojść do miejsca, gdzie ktoś zawiesił białą flagę. I już nie szedł w dół. Tam mniej więcej jest ten najbardziej wystający punkt naszego kraju, chociaż kawałek dalej. Tutaj ten cypel to jest Rezowie i tam jest Rozewia. Rezowie, Rozewia. Tak. I tam znajduje się w Rezowiu, w Rozewiu latarnia morska, na którą być może się dzisiaj wybierzemy.
A tu kawałek dalej z tego klifu jest oczywiście zejście na dół. I tak to właśnie wygląda. No my podobny widok mamy od siebie z kempingu, więc w sumie tutaj przyszliśmy tak trochę na spacer, trochę na kawę, trochę się ruszyć po prostu z miejsca i zobaczyć inne takie miejscóweczki, jakie tutaj są. A tuż obok znajduje się kemping Alexa, który również ma taki piękny widok. Wszystkie te kempingi tutaj są zlokalizowane tak na tym klifie, malowniczo, fantastycznie. A wygląda to tak, że ja stoję sobie teraz na rozdrożu. Tutaj mamy ten deptak. Tutaj mamy miejscóweczkę, żeby sobie z klifu pooglądać. A w tym miejscu jest kemping Alexa. I tutaj sobie teraz wzdłuż tego kempingu pójdziemy. I tutaj w takich okolicznościach jeszcze raz chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom i matkom również, rodzicom generalnie. Bądźcie cali i zdrowi. Zobaczcie, jaki piękny prezent tutaj od synka dostałem ze zdjęciem. Kocham cię, tato. Jeszcze trochę wypowiedziane przez mamusię, ale od synusia, nie? Pralineczki, jakieś dobre, smaczne, zaraz będziemy otwierać, ale na razie się bawimy z synkiem tutaj w klepanie. A wy jak się bawicie? Trochę porażeni tym słońcem, tutaj sobie spacerujemy i w związku z tym, że jest dzisiaj dzień taty, to sobie go spędzaliśmy razem. Może ten vlog będzie taki trochę nudny, ale cóż, no nie wszystko będzie takie fajerwerkami. Po prostu tutaj dokumentujemy sobie każdy dzień naszej podróży, a to jest ostatni dzień naszej wycieczki tutaj do Chłopowa, w związku z czym trochę chcieliśmy sobie pobyć sami, tym bardziej, że jest to nasz pierwszy dzień ojca tutaj razem, więc się trochę przytulamy, jak widzicie. Idziemy na jedzonko. Na tym filmie jeszcze zabiorę was na jedzonko. Mieliśmy jechać tą latarnię sobie zwiedzić. Takim myślałem, że będzie plan na dzisiaj. Ale jednogłośną decyzję tutaj podjęliśmy, że rezygnujemy z latarni, bo nic ciekawego tam się nie wydarzy. A otwarcie było dopiero o godzinie 15. Chciałem tam jechać przed południem, a całe popołudnie spędzić sobie z rodzinką. W związku z tym po prostu odpuściliśmy latarenkę. Być może innym razem, być może inną, ale coś tutaj wam jeszcze pokażę. Idziemy na sprawdzone jedzenie wegetariańskie, czyli na pizzę. Zawsze jak nie wiadomo co zjeść, to wchodzą w grę pierogi, pizza, kebab, falafel. To są opcje dla wegetarian. Oczywiście jakieś naleśniki. I my wybieramy pizzkę. Pamiętniki z wakacji. A jedli będziemy w słonej zatoce. To jest pizza potężna. Wygląda mega smacznie. Pizza z gorgonzolą, orzechami włoskimi, rukolą i sosem bazyliowym. Smacznego. Akurat jak mówiłem smacznego, to bateria mi padła. No słuchajcie, poza śniadaniami i kolacjami z Zuzanki, to było najlepsze, co jedliśmy na tym wyjeździe. Bardzo polecam. Słona zatoka, słodko i słono było na karcie, więc nie wiem, jaka nazwa jest oficjalna, ale jest to dosłownie no, rzut beretem od kempingu. Niesamowite jedzonko. Naprawdę pyszne, pyszne, pyszne. Bardzo polecam. Pizza, no wyjątkowo dziwne ciasto było, ale fajne, chrupiące. Cieniutkie. Cieniutkie, posypane czymś takim, kurczę, nie mam pojęcia co to było, nie? Ale no nie jedliśmy jeszcze takiej pizzy. Co powiesz, kochanie, na ten temat? Nie no, pycha połączenie smaków, super. Tak, ta gorgonzola, orzechy, rukola. Gruszka. Gruszka tam jeszcze była, tak. Sos bazyliowy. Sos bazyliowy, petarda. Wzięliśmy sobie na wynos, to ja wam pokażę to z bliska. Bo nie zjedliśmy całego. Tak, mam nadzieję, że widać na tym ujęciu taka dziwna posypka na tym cieście i to całe ciasto było w takiej posypce. Naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A teraz, jak widzicie, wybraliśmy się znowu całą rodzinką w dzień ojca. Słuchajcie, wszystkiego najlepszego. Idziemy jeszcze się przejść do wędzarni po wędzone ryby. Się okaże, czy budżet tutaj wydoła, czy nie wydoła. Także to też wam pokażę na tym filmie, jak wyglądają ceny rybki wędzonej w Chłopowie 2023. Idziemy. Słuchajcie,
dotarliśmy na miejsce. Jest to wędzarnia przy samym kempingu Alexa. Remont trwa. Idę za nie pomóc dokonać wyboru. A więc tak, słuchajcie, ryby zakupione, cennik myślę, że udało mi się tak ująć, żebyście sobie zobaczyli, jak to wyglądało. My jesteśmy zadowoleni, dużo kaski nie poszło, bo dużo ryby nie zostało zakupione. I co? I dzięki za to, że byliście na tym filmie. Mam nadzieję, że Wasz Dzień Ojca był równie miło spędzony jak mój. Pomimo, że oglądacie to już dużo, dużo później, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim Wam, tatusiowie i rodzice, ojcowie i tak dalej, i tak dalej. Subskrybujcie kanał, bo każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. Raz w roku będę robił takie podsumowanie i będę przekazywał pieniążki. I co? Do następnego filmu. Hej!